Dobry wieczór, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego podcastu: czy chcesz być zadowolony z życia? Myślę, że każdy odpowie sobie i innym, no, że chce być zadowolony z życia. Każdy chciałby mieć takie szczęśliwe życie. Wiele osób dąży do tego, a nawet chyba wszystkie. Można powiedzieć, że wszystkie osoby dążą do tego, aby być szczęśliwe w życiu. No jak to wychodzi, to jest oczywiście różnie. Kiedy jesteśmy zadowoleni z naszego życia, to zazwyczaj w rozmowach, kiedy byśmy to przedstawiali, mówimy o takich rzeczach jak, no, mamy rodzinę. Ci, co może nawet niekoniecznie chcą mieć rodzinę, to wtedy wymienią, że mają dobrą pracę, dobre zarobki, dom, samochód, stać ich na wycieczki, na wiele rzeczy, nie muszą się martwić. Może nie są jacyś obrzydliwie bogaci, ale mają wystarczająco pieniędzy. Oczywiście, no, są zadowoleni, ponieważ są też zdrowi, ich bliscy są zdrowi. Tak mniej więcej określamy to zadowolenie właśnie z naszego życia. Kiedy spytamy rodziców, czy są zadowoleni ze swoich dzieci, no to też powiedzą, no, jesteśmy zadowoleni, ponieważ dzieci się dobrze uczą, też dobrze na przykład wyszły za mąż, mają dobre prace, już mają też swoje dzieci i jesteśmy zadowoleni. Niektórzy próbują być zadowoleni, no, próbują znaleźć dobrą pracę, ale niestety różnie to wychodzi. Próbują mieć dobre wykształcenie, również to różnie wychodzi. Dlatego zaczęły pojawiać się też jakieś takie firmy, które organizują jakieś konferencje, spotkania motywacyjne, żeby zachęcić tych ludzi, aby właśnie też byli zadowoleni z życia. No oczywiście te firmy na tym też zarabiają, no bo wejście na taką konferencję, gdzie dowiemy się, jak poprawić swoje życie, jak być zadowolonym z tego życia, no to no nikt się dzisiaj nie dzieli właściwie niczym za darmo. Wszyscy chcą z tego mieć zysk, no i te osoby potem też się właśnie chwalą, że są zadowolone z życia, no bo mają dobrą pracę, którą nawet lubią. I nie mówię, że tak nie jest. Natomiast co mówi Biblia o tym, żeby być zadowolonym z życia i co radzi tym, którzy chcieliby być zadowoleni w swoim życiu? Posłuchajcie, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3 i wersety od 8 do 12. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Biblia podaje nam przepis na to, jak być zadowolonym. Ci, którzy chcą mieć dobre życie, którzy chcą być zadowoleni z tego życia, po prostu powstrzymać swój język od złego. No powstrzymać język od złego. Od przekleństw, od obelg, od kłamstwa, od obmawiania, od złorzeczenia innym, od mowy zdradliwej, czyli nie dążymy do celu po trupach, ale jednak, to jak wcześniej czytaliśmy, mamy być miłosierni, mamy pokazać miłość, mamy być współczujący i braterscy. Niestety, dzisiaj, kiedy ludzie właśnie myślą o tym, żeby być zadowoleni, bardzo często muszą walczyć o swoje. Dochodzi do tego tak zwanego wyścigu szczurów i przy zdobywaniu tego zadowolenia musimy podkładać nogę innym. Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi. Niejednokrotnie dochodzi do kłamstwa, do jakiejś zdrady w tym wszystkim. Natomiast Biblia wyraźnie mówi, aby takie rzeczy po prostu zostawić, odwrócić się od nich, odwrócić się w ogóle od złego, od czynienia złych rzeczy. Kiedy w pierwszej chwili właśnie my próbujemy
być dobrzy. Myślimy tylko o sobie, patrzymy tylko i wyłącznie na siebie i my jesteśmy w stanie powiedzieć, że no, jestem dobrym człowiekiem. Ale gdybyśmy skonfrontowali to, że my jesteśmy dobrymi ludźmi w porównaniu z innymi, ale nie porównując się do innych, ale myśląc też o innych. Czy to, że moje życie jest dobre, nie stało się na przykład kosztem kogoś innego? Albo to, że myślę, że jestem dobry, to czy okazałem miłosierdzie, miłość, litość, czy też taką zwykłą pomoc tym, którzy właśnie mają gorzej? No bo właśnie do tego zachęca nas Biblia, abyśmy byli jednomyślni, współczujący innym. Czy ja współczuję innym? No, jak często można usłyszeć, a to jest jego wina, na to sobie zasłużył. I pewnie w wielu przypadkach jest tak, że rzeczywiście, że ludzie robią to, co złe, i chociaż wszyscy im mówią, że robią źle, no to dalej to robią, no i są winni temu. No ale nieraz jest tak, że robią źle, ale nikt im tego nie mówi. I my widzimy, że ktoś coś robi źle, ale nie powiemy, a, no bo wiecie, co ja się tam będę wtrącał w czyjeś życie. A, jest dorosły, to zobaczy. A jak się nie przewróci, to się nie nauczy. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy byli braterscy, współczujący, abyśmy patrzyli jeden na drugiego, abyśmy właśnie dorodzili. Możliwe, że czasami przy tej poradzie ktoś nas źle potraktuje. I nam się odechciewa i tak sobie myślimy, no po co się odzywałem, i tak zrobi przecież po swojemu. Ale Biblia przede wszystkim nie kłamie. Jeżeli mówi, żebyśmy byli współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, o właśnie, to jest jeszcze słowo, pokorni. Czy my umiemy pokazać pokorę, czy my zawsze to wszystko najlepiej wiemy? No przecież jak nam się już zaczyna dobrze dziać i widzimy to, no to coraz mniej zazwyczaj jest w tym wszystkim pokory. Na sam koniec pamiętajmy o tym, że oczy Pana Boga zwrócone są na sprawiedliwych. I On wysłuchuje tych, którzy są sprawiedliwi. Więc popatrzmy to w tym aspekcie jeszcze. Czy ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem sprawiedliwy? I nie chodzi mi znowu o to, żebyśmy pomyśleli, a ja jestem dobry, ale czy jestem sprawiedliwy? Sprawiedliwy w porównaniu do Słowa Bożego. Czy naprawdę jestem dobry, patrząc, odnosząc się do Słowa Bożego, a nie do tego, jak mi się to wydaje. Dlaczego? Bo właśnie oczy Pana, uszy Pana są zwrócone ku takim osobom, które są sprawiedliwe, ale sprawiedliwe nie według sprawiedliwości tego świata, ale według sprawiedliwości Bożej. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Nieraz nam się wydaje, że my jesteśmy dobrzy, my nie czynimy zła. No bo może to nie wyrządza nam zło, ale czy nie wyrządza czasami to coś złego innym osobom? Czy przez to, że my dążymy do tego zadowolenia, to inni nie będą pokrzywdzeni? Przykład tutaj chciałbym podać. Mamy często takie wrażenie, szczególnie w rodzinie, rodzice no, chcą zapewnić dobrobyt swoim dzieciom, swojej rodzinie i właśnie pójdą do pracy, będą pracować tak, aby być dobrymi rodzicami, zapewnić im, osiągnąć też może jakiś sukces, karierę, troszeczkę temu się oddać, przez to zaniedbując właśnie dzieci. Na przykład wychowanie, spotykanie się z nimi, bycie w tej relacji, tej rozmowy. No i wydaje nam się, że czynimy dobrze. Ale jak widzi nas to dziecko? Czy ono widzi to, że my się dla niego staramy, czy może widzi to, że tata, mama po prostu nie mają czasu, nawet nie mają czasu, żeby porozmawiać. Kupią jakąś fajną zabawkę, jakiś fajny gadżet i to dziecko się tym pocieszy, ale tak naprawdę ono potrzebuje relacji ze swoimi rodzicami. To jest naprawdę nagminne i częste. I o takich rzeczach mówię, czy my jesteśmy w tym wszystkim sprawiedliwi? Bo nam się może tak wydawać, ale jak postrzegają nas inni, a przede wszystkim jak w tym wszystkim widzi nas Pan Bóg. On nas zachęca.
do tego, abyśmy tutaj czytaliśmy właśnie, jeszcze raz, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, swój język powstrzymali od złego. Tak mówi Biblia. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, właśnie te rzeczy powinien czynić i one powinny być właśnie w jego życiu. Z tym pomysłem, z tą ideą, podpowiedzią właśnie zostawiam Was i życzę dobrego wieczoru z Panem Bogiem.